W dzisiejszym odcinku rozpoczynamy nową serię, czyli umetamorfozowani. O, mamy to w końcu. I to właśnie w tym odcinku ja będę zmieniać swój wygląd, a Gen Z będzie mnie oceniać. To jak w przypadku ugotowanek, tylko tym razem coś związane z naszym wyglądem. Także teraz idę na zakupy. Jeżeli chodzi o moją metamorfozę, to powiem wam, że jest lekki przypał, bo miałam zasadniczo mało czasu, żeby się do tego odcinka przygotować, ale wiem, co będę robić i na moim całym ciele będę miała tatuaże. Oczywiście zmywalne. I właśnie teraz udajemy się do sklepu, w którym mam nadzieję, że dostaniemy sztuczne kolczyki, żebym zrobiła sobie sztuczny kolczyk w nosie, bądź tutaj. Podekscytowana na metamorfozę. A tak naprawdę to napiłam się przed chwilą kawy, więc mnie tyle poniosło. Jaram się, mega dużo kolczyków. Ej, to ja kupię kilo gwoździ i ci zrobię taki, jakiś wielopak i kurde, jeden sadzisz tu, drugi tam, kto to będzie widział? A teraz lecimy do sklepu odzieżowego. Myślę, żeby kupić sobie taki trochę edgy outfit, no bo też właśnie takim lookiem chcę się dzisiaj zaprezentować. Tylko boję się, że mi całą dupę będzie widać. Serio, boję się. Będą wiusy. Wiesz co, ja ją przymierzę tak na siebie tutaj. To jest hit, ja myślę, że już metamorfozę mamy. Podłam na w ogóle jeszcze inny pomysł. O, Mariah Carey. All I want for Christmas is you. Zadecydowałam, że wezmę sobie taki duży top, który będzie mi służyć jako sukienka i do tego będę miała te buty, bądź takie dłuższe kozaki. Poza tym tatuaże, sztuczne kolczyki i coś, co będziemy robić z moimi włosami na końcu odcinka. Wszystko, co potrzebuję, mam już kupione, a teraz udajemy się na włosy. I nie będę włosów farbować, ale będę coś zmieniać. I to będzie mój pierwszy raz, kiedy będę miała zaplecone takie wielkie albo warkocza, albo dwa duże kucyki. Na pewno będziemy dobierać włosy i chciałabym, żeby te włosy były czarne, żeby jeszcze bardziej podkreślić to, jak na końcu będę wyglądać. I ogólnie mega się jaram, już nie mogę się doczekać. Także lecimy i widzimy się już na miejscu. Można zrobić jakieś takie, kiedyś jakbyś chciała, wiesz, takie warkocze do samej ziemi. Wow! A dokąd one teraz będą? To jakie chcesz, możemy zrobić najdłuższe. Najdłuższe, jakie można. No serio, bo tak, żeby to był taki efekt, wiesz, taki wow, jakie długie włosy. Profesjonalne przebitki by Ben. I telefon, 2-4 na dobę, 7 dni na tydzień. Ika, nie płacz. Nie płacz. Nie płacz, teraz kończymy. Nie płacz. Ej, fajna perspektywa w ogóle. Której wygląda, jakbyś na kiblu siedziała. Załamana na kiblu. Ika, jesteś teraz bad girl? No. W końcu ze Śląsk. No a co? Obydwie jesteśmy jak coś. Pozdrawiam. Pozdrawiam Śląsk. Mega, dziękuję ci bardzo. Hello, it's me. Jessica, I'm in here. Mega mi się podobają. A teraz, kochani, lecimy do domu. Przebieramy się w outfitik i przyklejamy wszystkie tatuaże, co nam zajmie długo, myślę, długo. Ale chcę zmienić ten wygląd jak najbardziej się da dzisiaj. Zabieramy się za robienie makijażu i chcę na pewno zrobić mocne kreski, które zmienią mi trochę kształt oka. Myślę, może być śmiesznie, bo nie umiem takich rzeczy, ale za to mamy kolczyki, które na pewno zmienią moją twarz, szczególnie ten w wardze. Przesadziłam z tym klejem, Boże Święty, jakaś sierota ze mnie. Ja pierniczę, no chyba nie. Nienawidzę to klejać rzęs. Głupio to wygląda fest. Ale trust the process. Ale w ogóle takie metamorfozy to już coś, co ja kocham. Dajcie znać, czy pamiętacie, jak na moim kanale nagrywałam kiedyś metamorfozy, gdzie zamieniałam się na przykład w styl taki gotycki, gdzie też byłam Barbie. Dajcie znać i dlatego teraz wybrałam coś, czego jeszcze nie widzieliście. W ogóle jestem mega ciekawa, czy pamiętacie. Pierwszy raz bym ci nie dał 10 na 10. Serio? Ale chamsko. I ma wkrótce w planach do niej wrócić, więc wyczekujcie, bo będzie ona na wyższym levelu, dużo wyższym. Wyglądam, jakby nie wychodziła mi kreska i bym ją pogrubiała i jakby się to po prostu wymknęło spod kontroli. Okej, tak oto wyglądam na razie. Jak widzicie, zrobiłam sobie dosyć mocny makijaż, mocne usta, mocne oczy. Tutaj dosyć dużo różu. Tak mi się kojarzy, że w takich makijażach często jest nałożone tak mega dużo różu, że to jest taki, wiecie, taki cute look. I do tego mam też piegi zrobione naszym pisakiem. Przepraszam was, widzowie, za ten kadr. Benek mi zaginął gdzieś. Patrz, co się tutaj będzie działo. Mam kolczyk. Gdzie? W ustach. Nie. No, w nosie też mam. Nie. Ale sztuczny. A, Jezu. Jest taka reakcja w ogóle. Wygląda legit, czy nie? Legit fest.
A jakby... Zastanawiam się, jak oni z tym gadają, że im to nie przeszkadza. Bo ja od razu, jak to mam ustaw, to mam taką... Cały czas mi uderzy o zęby i mnie to wkurza, więc myślę, że podczas jedzenia mogłabym go zjeść. To zlecimy z nosem, co jest dla mnie ciekawe, bo zawsze chciałam mieć kolczyk w nosie, więc sprawdzimy, czy mi to pasuje. Jak facet mnie zobaczy, to on pomyśli, że ja oszalałam. I na uszach to myślę, że sobie poszalejemy i wszędzie dam. Ej, ogólnie jadam się, powoli to zaczyna wyglądać, a jak jeszcze cała będę w tatuażach i w moim outficie, to myślę, że już w ogóle to będzie. Jak wyglądam? O kurde, dobrze. Jest metamorfoza, no. Ale masz pazura teraz, Teraz najważniejsza część tego wszystkiego. Przebieramy się w mój outfit i robimy tatuaże. I wtedy już będę wisienką na torcie, serio. W pewnych okolicznościach mógłbym się pomylić, że to jednak kto inny. Gdybym cię z dalsza widział na przykład wieczorem z moim boomerowskim wzrokiem, to faktycznie. I teraz będzie działa się cała magia, czyli będziemy dawać wszędzie tatuaże. I specjalnie z okazji tego, kochani, patrzcie. Zamówiłam pełno tatuaży. Takich nie znajdziecie w chipsach. Ej, zobaczymy, co z tego wyszło. Ej, wyszło! Ale jestem wydzierana, co? Patrzcie, no petarda to jest. I wydaje mi się, że wcale tak dużo tatuaży nie będę musiała na siebie dawać. Zarąbiście, jak już mi się zagoił? Już się zagoił. Pokaż, a co to jest? Patrz, tu jest karp. Karp koi, który się szybko goi. Czekałeś na ten żart. Czekałeś, żeby powiedzieć ten żart. O, będzie bolało. Witamy w profesjonalnym salonie tatuażu. Dobra. Nie no, to naszej mi nie pasuje. Mocno. Coraz mocniej wyglądam, kochani. Co powinienem zrobić? Video kola do rodziców. Albo lepiej nie, bo to ważne zadanie. Trzymam wisio. Ojej, akurat sorry. Spoko. Na razie wygląda to git. Mocny freestyle tatuatorski. A wy co? Godzinami w studio. A patrzcie, Wika tutaj. 5 minut i cała wydzielana. No co? Będę mówił, Wika, nie, śpiesz się, tak znajdź coś odpowiedniego. A ja stwierdziłam, nie, robię tu, a tu byłby idealny. Wyobraźcie sobie to. Maybe next time. Orzeł nie wylądował. Kochani, ostatnia już dziarka na twarzy. Myślałam, żeby sobie taką, to się nazywa Mandela? Będę jakby będzie oszalałość. Na czole. Tak działa. Tak jak rodzice mówią, no na czole se zrób. Na dupie. O, ostatni tatuaż. Proszę bardzo. Jestem gotowa. A wy koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba w takiej odsłonie i czy wyglądam inaczej niż na co dzień. No, w sumie tak, wyglądam inaczej niż na co dzień, ale czy wyglądam lepiej, czy gorzej, jako odsłona Wiki, bardziej wam się podoba. Napiszcie w komentarzu. Ja też chcę zobaczyć mamę. Zamknijcie oczy i nie oglądajcie, dopóki mamy powiem, tak? Tak jest, szefowo. Proszę, nie wyglądajcie. Oj, jury czeka. Ogólnie chciałabym, żebyście powiedzieli po kolei, jak myślicie, jak wygląda. Ja mam wrażenie, że jeszcze nie wyszłeś z klimatów halloweenowych i to będzie coś halloweenowego. Ja też. Na którym stole turnieju przybrałaś się za taką emo girl i myślę, że to może być to. O, to też może być to. Jak myślicie, jak wygląda? Myślę, że dobrze. Ja myślę, że Wika może być postarzana, że zrobiła sobie taki makijaż staruszki. Raz powiedziałeś, że emo chcesz zrobić wersję siebie. Może to będzie to. Ej, nie mogę się doczekać. To jest ekscytujące. Dobra, to 3, 4. Anime girl! To wygrałem! Nie. Ale nie, to nie jest emo, to jest... To jest e-girl. No. Anime e-girl. 3, 4. Cześć, Marcysia! No. Ty, pasuje ci to. Ej, pasuje ci to! Mogłabyś się wydziarać. No, tylko to mi się o nie Boże. Podoba. Ej, mocne są te kolczyki. Myślałem, że to prawdziwe. Jedyne, co mi się nie podoba, to te kolczyki. No się nie jestem fanem, niestety. Ale pasują do stylizacji. Znaczy tak, mi się podoba taka zadziorna. No. Ale dziorna. Ale nie wszystko pasi. No pasuje, ale mówię, co ja lubię, a co nie. Fania. Żeby nie było. Boże! Dziary. Ale tam masz spodenki? Czy tak? Nie. Jesteś majski? Majski. Więcej punktów jak mi pokażesz. To ja nie patrzę. Boże. Potwierdzam. Mają takie? No. Ej, pokaż się z tyłu dla chłopaków też, bo oni się nie uwagi patrzą. Oj. Mega dobrze. Ja chcę takie warkoczyki. Kiedy się dziarasz? To fajnie? Fajnie. Fajnie.
wysłałam twoim rodzicom i powiedzieli, wyglądasz strasznie. I ty to naprawdę wygląda dobrze. Mocno. Ja się trochę teraz ciebie boję, szczerze powiedziałam. Ej, duży plus za włosy, że jakby to serio jest profesjonalnie zrobione. Tak nie rób, tak nie rób. Dobra, ten. Ale nie robiłam dzisiaj u, bo minęło was to. To musi stało. Zrób. Zaryż, no. Jakbym na inną osobę patrzył, autentyk, what the fuck! Ej, to nie jest wika, słuchajcie. To będzie nam mega ciężko to ocenić, tak. Żeby potem, wiecie, może ktoś zrobi lepszą metamorfozę, no. Okej, kochani, ja już nie potrzebuję tabliczek, because mam tabliczkę na swoim iPadzie. Jezu, przepraszam. Zamknij drzwi od Wiki, bo ona nie chce, żeby słyszała. Fuck up. Szczerze powiedziawszy, Wika mnie bardzo zaskoczyła. Bardzo fajnie to wyglądało. Pierwszy odcinek w tych seriach jest mega ciężki, ponieważ on wyznacza trochę, jak potem będziemy oceniać, czy ktoś będzie lepszy, czy ktoś będzie trochę gorszy. Ogólnie jestem pod wrażeniem stylówki Wiki, jakby w ogóle nie spodziewałam się jej w takiej odmianie, ale bardzo mi się to podobało. Włosy zrobione, tacy zrobione, makijaż zrobiony, piercing zrobiony. Kurczę, naprawdę wygląda mega, mega inaczej. Mega, mega ciekawie, jest to odsłona Wiki, której tak naprawdę nigdy nie spodziewałbym się zobaczyć. Ja bym nie miał w ogóle nic przeciwko, żeby Wika się tak ubierała, jak miała takie włosy, makijaż i tak dalej, tylko mi się nie podobają, a tylko mi, nie mówię za wszystkim. Ale ja nie lubię kolczyków w nosie i w ustach, ale nie będę za to odejmował punkty, bo nie na tym polega ten odcinek. Właśnie na pierwszy rzut oka była to dla mnie metamorfoza totalnie na dychę, to mimo wszystko dam 9. Z tego względu, że może ktoś zrobi to lepiej i muszę mieć gdzieś tam ten zapas tego jednego czy pół punkta. Dam 8 i od tej oceny będę porównywał resztę. Także nie oceniajcie, bo możliwe, że 8 to będzie najwyższa ocena. A 8 to jest bardzo dużo tak naprawdę. Wow, naprawdę dużo zrobiły te tatuaż, dużo zrobił ten makijaż, dużo zrobiły te włosy. Daję 8. A najdziwniejsze jest to, że naprawdę jej to w miarę jakoś tam pasuje. Także szczerze dam taką ocenkę. Tylko i wyłącznie dlatego, że ideał nie istnieje. I tak teraz sobie zastanawiam, co ja zrobię. W dupę jeża. Bardzo duża zmiana, te włosy naprawdę zrobiły robotę. Są gigant długie, makijaż był mega fajny. Te kolczyki jej dodały tego czegoś. Ten w ogóle styl, ta koszulka taka długa po kolana. I te buty, ta rąbista. Teraz będę wszystkie metamorfozy będę musiał porównywać do Wiki. Więc bezpieczną oceną, bo to jest pierwszy odcinek, będzie 9. Gratulacje Wika, nie mogę się doczekać kolejnych odcinków. Jeżeli wy też, to wiecie co robić, kochani. Tyk, tyk, tyk. Subskrypcja z dzwoneczkiem. Bardzo dobra robota, Wiczka. Mua.